Dobry. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy zakwas z buraków. Ewa mówi proszę. A jakie to jest zbawienne dla nas, to wam zaraz Ewa opowie. Obierzemy? Obierzesz, tak. Dam ci dobra. Oczywiście, że obiorę, bo ja lepiej obieram niż ty. Nie wiesz o tym? Właśnie nie wiem o tym. To daj. Daj skrobaczkę. Ja to będę tutaj ładnie obierał wszystko. Mhm. I co, dobrze się obiera? No. No dobra. Chyba rękawiczki założę, bo będę miał... Nie, to ja będę obierał, nie ty. Tak? No oczywiście. Sobie rękawiczki. No dobrze. A nie, ja nie potrzebuję chyba. Nie potrzebujesz? Po jednym buraku nie potrzebujesz. No dobrze. Klei się? Tak, taki klej kupiłam sobie z Biedry, superancki. Superancki, będzie się kleić. Ewa tutaj sobie oznacza, bo zlała tą kombuczę, czy kombuchę? Kombuczę. Kombuczę. Kombuczę zlała z tego słoja, którą robiłam. Może jeszcze rok napisz, bo to nie wiadomo ile to może stać. Nie, ja po prostu muszę jeszcze poczytać. Najlepiej jakby ktoś już używał i by mi powiedział, bo ja to tylko z książki wyczytałam. Zrobiłam, bo człowiek nie jest taki, co by nie spróbował. Nie? Oczywiście. I będę chciała. I nic nie mówimy, bo na razie nie znamy rezultatów działania nie, tego, nie? Nie, pierwszy raz robię. No. Właśnie z tej książki, co sobie ostatnio pokazywał. No i zobaczę. I zobaczę. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, oznaczone. No, to teraz będziemy działać z tym zakwasem. Który jest dobry na... Ty mnie pytasz? No, a kogo? Nie siebie, ja nie wiem. Zakwas zawiera naturalne probiotyki. Działa na odporność u dorosłych, u dzieci. Jest naturalnym źródłem żelaza łatwo przyswajalnego. Można by jeszcze tam poopowiadać. Można by jeszcze poopowiadać, właśnie. I przede wszystkim tego się dużo nie pije, nie? Bo tego nawet niecałe pół szklanki ja piję dziennie na czczo. Tak? I to też nie non-stop, bo tam... Nie, to się wezmę, robi różne no, rzeczy. Taką butelkę po piwie i tak ile to w tydzień czasu się wypije, nie? I tyle. Tak. Jeżeli by ktoś chciał na przykład więcej pić, no to wyciągnie za dużo tego syfu z organizmu i człowiek się może źle czuć, nie? No. Dlatego lepiej tak sobie pół szklaneczki na czczo. Ja lubię miskę, żeby to pokroić. I trzymać to w lodówce trzeba, niestety, nie? No, to tak, w lodówce. W ogóle, o tu są te buraczki, które obrałem. W ogóle to wszędzie tu pełno wszystkiego jest. Ale to tak jest, jak będziemy robić. W ogóle to, co ja miałem mówić, Ewa? No ja to pokroję chyba. Nie czytasz w moich myślach, co ja mam mówić? Nie wiem, co chciałem powiedzieć, że w ogóle to właśnie trzeba trzymać w lodówce i w ogóle to mamy tą lodówkę, jaką mamy.
zamrażarkę, lodówko-zamrażarkę, bo to jest lodówko-zamrażarka, ale tak, lodówka by nam się przydała do trzymania tych wszystkich rzeczy. Jeszcze jedna, to chyba kupimy jeszcze jedną taką mniejszą samą lodówkę. Pojedynczą. No. Chyba nie ma samych lodówek, same zamrażarki to są, ale są same lodówki? Aha, z taką małą zamrażareczką chyba ale są, to nie? Niskie, to mają, niskie, to małe, no. A te duże to mają normalnie na dole. Chyba tak. No ale tak, tak czy inaczej przydałaby nam się lodówka, bo zamrażarkę, jak wiecie, już kupiliśmy i mamy na dole i zapełniona jest. Myślałem na początku, że nie będzie czym ją zapełnić, nie? Ona jest normalnie zapełniona cała. Czy to chleb się zamrozi, nie? Ewa, raz na jakiś czas upiecze. Trzy, za jednym razem, trzy czy cztery chleby, ile pieczesz za jednym razem? Pięć chlebów, no. Pięć chlebów w piekarniku i te pięć chlebów sobie... Kroję, tak, i woreczki i zamrażam. I do zamrażarnika oczywiście i później przez miesiąc można sobie jeść, wyciągać. Oczywiście nie non stop, bo dzieci to tam raz na jakiś czas zjedzą, Ewa raz na jakiś czas też wyjmie. I raz w tygodniu wyciągam jeden chleb. Tak, ale tak czy inaczej tych chlebów zwykłych, takich pszennych, to się kupuje mniej, o dużo, dużo, dużo mniej niż kiedyś, nie? Co na się nie piekło. No. Mamy tylko z Igorem taki kupon, on tak nie chce, nie? Tych, no właśnie. Randowej mąki jest tylko ten biały. No. No i dobra, i tak. I wszystkie te buraczki trzeba tutaj teraz pokroić w takie plasterki, tak? No można w jakie się chce, nie? No, no dobrze. Ja w międzyczasie, jak Ewa obierała te ziemniaki, te buraki, to obrałem główkę, taką solidną główkę czosnku. Zależy jak ktoś, jak kto lubi, nie? Jak ktoś lubi więcej, to więcej. Jak ktoś lubi mniej, to mniej. No a Ewa tutaj obrała te buraki. Tutaj mamy sój, który nam służy do różnych rzeczy. Tu jest przegotowana woda, a chyba można nieprzegotowaną? Jak no mówisz? Mama mówi, że oglądała tam jakiegoś gościa i on mówi, że surową wodę zalewa, więc pewnie da się. Tak, ale my zalejemy przegotowaną. No i tutaj ostudzoną oczywiście, ostudzoną. I tutaj jakby coś brakło, no to jeszcze Ewka do... I na przykład... Jak pijemy rano sobie to naczczo, teraz Donia będzie piła naczczo, to ja dolewam troszeczkę gorącej wody, żeby to nie było takie zimne jak lód, nie? No, no właśnie, no trochę ciepłej wody trzeba dolać. No i ziele angielskie do tego, liść laurowy. I gitara. To jest... szybki moment, tylko najgorzej jest obrać te wszystkie i przygotować, nie? No. Niektórzy też nie obierają, tylko skrobią dobrze, ale to... Szorują dobrze. Szorują dobrze, no. Ale to nie wiem. Chyba za dużo tych buraków do tego słoika. Nie, może nie. Może nie? Może nie, ale nie mam pewności. Już mówiłam, że czasami czy nie oprzemy się o taki specjalistyczny sklep. I teraz warstwami mama tak robi, ja robię tak samo. I czosnek kroimy na... Rękawiczki, jak to będzie tak super robi. To nie rów rękawiczka. No to będę miała dłonie czerwone jak... Aha, no tak. No. W rękawiczkach to nawet się krzywo... Tak, rozrywa. Rozrywa. Nie wiem, co powoduje to, że to sfermentuje te buraki. No, bakterie, no. Tak? Jeszcze można włożyć tutaj skórkę razowego chleba, jakby ktoś miał, to szybciej się zarobi. Ale on czy tak to 5 dni ma stać. Mhm. Tak moja matka twierdzi. Ja wierzę. Za dużo tych buraków, mówię ci. Trzeba chyba... Pełno ma być. Pełno ma być? No, a co ty myślałeś, że co, że to... troszkę buraków i zakwas zrobisz? No. To ile tej... porządny zakwas, dużej ilości. To mało tej wody wyjdzie, nie? Dlatego właśnie dotegowałam, bo nie wiem, czy mi starczy, nie? Pogotuję. Mogłeś już pokroić ten czosnek. No jak ty skończyłaś, rozumiesz, to ja skończyłem ubierać. To kiedy miałem pokroić? Ojej. Nie wyrabiasz. Ty normalnie tak na mnie nadajesz, że szkoda się gadać. Patrz, pełen sój. To tak ma być, myślisz? Tak ma być, nie myślałem, tylko już tak robiliśmy. No, to dobrze, że tak tyle robiliście. Tyle ma być, co wody. Tyle ma być, co wody, widzicie? To ja nie wiedziałem o tym.
Ewa takie rzeczy wie normalnie, że ja takich rzeczy nie wiem, tak. Donia, ty tutaj pij, a nie tam głaszczesz to. Ona czeka na wodę, czy ty nie słyszałeś? Na wodę, no to akurat się zagotowała, to jej dolej tej wody i... Ostygnąć? To zanim ona ostygnie, to byś musiała wlać do jakiejś tej... No przecież jej się nie spieszy. Oczywiście, że nie. No nie. Ej, no widzisz, człowiek jest taki nieporadny w rękawiczkach, ja bynajmniej. Słyszałam, że to trzeba się przyzwyczaić, jakoś nie umie. No tak jak pewnie... Dobra, już nie będę wkładać. Czemu nie wkładać tego czosnku? Włożę, tylko już zdejmę sobie rękawiczki, bo buraków już, no tak. Taki człowiek trochę inwalida, nie? Jak na... Inna liga, oczywiście. Inwalida, powiedziałam. No wiem, że tak powiedziałaś. Inna liga. Inna liga. Donia, ty się weź za jakąś robotę, nie siedzisz na górze i siedzisz i siedzisz i nic nie robisz. Ja pracowałam cały tydzień. Gdzie pracowałaś? W szkole? Szkoła to jest ten. Szkoła to nie jest praca, tylko przyjemność. Może zawodówka. No, zawodówka. Mało powiedz, tacie, jaką ja mam przyjemność chodzenia do szkoły. Trzeba w życiu coś robić, nie? Nie. Ja. Nie można tylko siedzieć na TikToku. Właśnie. Nie można tylko na TikToku siedzieć. Chociaż nie wiadomo. Można? Oczywiście. Ja nie siedzę. Jakbyś pogadała z tymi, co mają 50 milionów followersów, to byś... wiesz. Ja rozumiem. Ja nie siedzę w ogóle. I co? No i... Robię inne rzeczy. Zrobimy na TikToka zakwas z buraków. Oczywiście podczas... oczywiście będziemy tańczyć przy tym, bo to tam przeważnie się tańczy, nie? To robiąc zakwas będziemy tańczyć. Dobra, mama kazała trochę wsadzić. Mama kazała. A jak mama ci każe w palec do ognia wsadzić, to też wsadzisz? Już zalewasz, czy jeszcze? Już zalewam, bo mam tutaj już przestudzoną wodę. No tu już jest przestudzona, a druga się studzi. Się będzie studzić. Widzicie, jak ładnie po ściankach. Patrz. Styka. Też troszkę. Jeszcze troszkę zabraknie. To wlej do tego. Tak, niech stygnie tu. I sobie ostygnie. Będzie superancko. I druga partia wody leci. Trochę ciepła, ale nie gorąca. Nie, ona nie jest już taka ciepła. Ale nie gorąca, no. Ona się wymiesza z tą. I to aż tyle szczurem. No. I teraz tak. No. Co buraki podejdą do góry, codziennie musimy je na dół, żeby nie zapleśniały, bo inaczej wejdzie pleśń. Te na górze, mówisz, co wyjdą, to może wyjść pleśń, tak? Żeby... No nie mogą podejść i być. No właśnie. Bo pleśń wejdzie, no. Tłumaczę, nie? Że jak... Dobra. No i one teraz... będą pić tą wodę, czy? One będą kisnąć w tej wodzie. Nie? I one podejdą do góry, mówisz? Będą podchodzić, tak, codziennie do góry. No, trzeba czyli... będzie je na dół, żeby nie zapleśniały i na piąty dzień rozlewamy. Aha, 5 dni. 5 dni stoi. Te buraki przez wyciskarkę wolnoobrotową wycisnąć, to też jest jeszcze dzbanek takiego gęstego soku. W ogóle ten sok zgęstnieje i to jest prawidłowe. Bo ja myślałam, że jak on zgęstnieje, to on jest zepsuty. A nic podobnego, wszystkim gęstnieje po tych 5 dniach, robi się taki bardziej zawiesisty. Ale ogórki też niekiedy mają taką wodę śliską, nie? No to taki chyba proces naturalny. I ma stać gdzie? W cieple, w zimnie? No w cieple. Normalnym, takim pokojowym. Tutaj będzie stał razem z zakwasem na chleb. No, w normalnym, pokojowym, czy tam kuchniowym cieple. Tak. Będzie sobie stało. Czy w spiżarni? To on nie jest tak zimno jeszcze, żeby tam... Tu będzie stał w kuchni nasz, na pewno. Oczywiście, dobrze. To by było wszystko. A czekaj, ja ci to... Tu jest mleko. Tu jest mleko na kwaśne, Ewa mi robi. No, siadłe czy kwaśne to jest wszystko to samo, nie? No, dobry. Dobry. No i tym sposobem dotrwaliśmy do końca zakwasu i on sobie będzie tutaj 5 dni stał.
a później do buteleczek i oczywiście do lodówki, nie? No i tyle, i dziękuję, i do usłyszenia, do zobaczenia, i cześć.